Cześć, powoli wracam do tematyki kosy spalinowej i dzisiaj przetestuję nożyce w formie właśnie takiej przystawki do żywopłotu, do tui. Link do nożyc tradycyjnie umieszczam pod filmem. To są tutaj metalowe listwy, które poruszają się w przeciwnych kierunkach. Te listwy mają długość 40 cm. Można tutaj regulować kąt nachylenia nożyc, ale pokażę Wam to, jak już będą zamontowane, a zamontuję je na kosie NAK BP54. Na obudowie mamy tutaj dwie kalamitki do przesmarowania. Gdy odkręciłem te kalamitki, to w środku nie widziałem smaru. Wydawało się, że jest sucho. Wepchnąłem smar smarownicą i tutaj widać bokiem, jak on sobie fajnie wyszedł. Ale jeszcze przekładnie odkręcę. Tutaj są śruby imbusowe. Zobaczę, jak to wygląda w środku. Okazuje się, że w środku był jakiś niebieski smar. Jeszcze dopchałem ten żółty. Ale nie szkodzi, będą dwa rodzaje. Nic się nie powinno stać. Żeby zamontować przystawkę, muszę ściągnąć głowicę i osłonę. No to demontuję tę głowicę. Ok. Jeszcze nam została osłona. No więc wsuwam nożyce. Trzeba trafić na wał. U mnie jest wał 7-rdzeniowy. Dobra, trafiłem. I teraz tą śrubą należy trafić w otwór w rurze. Trafiłem? Chyba tak. Dobra. I przekręcam jeszcze śrubę od spodu. Dobrze. I nożyce są przykręcone. Nożyce przykręcone, ale teraz jeszcze pojawił się taki problem, że one są na płasko, a powinny być na sztorc, czyli powinny według mnie o 90 stopni być przekręcone w tą stronę. Dlatego poluzuję sobie tą śrubę i przekręcę rurę o 90 stopni. Nożyce obrócone i w tej pozycji się o wiele wygodniej tnie. Już to wypróbowałem. Przez ten otwór powinna wyjść kulka zabezpieczająca. Ta kulka mniej więcej jest w tym miejscu i pomyślałem, czy by nie wywiercić tutaj otworu na tą kulkę, ale zrobiłem już próbę cięcia. Rura nie wyskakiwała, wszystko było stabilne i tak to zostawiłem. Pokażę Wam jeszcze regulację kąta nachylenia nożyc. Wciskamy tutaj te dwie zapadki i możemy to przekręcać właściwie dookoła. No tak. No jest ponad 90 stopni. I taka regulacja na 90 stopni może się na przykład przydać, gdy będziemy obcinać czubki tui na płasko. Podczas używania kosy spalinowej pamiętajcie, żeby zawsze mieć ochronniki słuchu i wzroku. To jest moja taka nowa przyłbica z firmy 3M. Link też Wam wrzucę pod filmem. No to chodźmy podciąć jakieś tuje.
Żeby obcinać czubki tui, to najlepiej przedstawić położenie nożyc, czyli rurę przekręcę tak jak powinna być początkowo. Tutaj będzie wychodzić kulka, przekręcę ją o 90 stopni. Te drzewka to jest pomieszanie tuj jakby z jałowcem, więc na pewno jest to trochę trudniejsze do cięcia niż zwykła tuja, brabant czy tam szmaragd, ale mimo to nożyce spokojnie dają radę. Tuje trochę skrócone, tak teraz wyglądają, no może nie są idealnie równo, ale mniej więcej, patrząc z boku na pewno są jakieś nierówności, ale mniej więcej jest wyrównane. Podsumowując, przystawka działa, robi swoją robotę. No brakuje mi tylko tutaj regulacji w drugiej płaszczyźnie, no ale można odkręcać rurkę i zmieniać jej pozycję, co nie jest jakoś strasznie uciążliwe. Po drugiej robocie ostrza wyglądają całkiem dobrze pod palcem. No są ostre, nie widzę tu żadnych wyszczerbień. One się akurat teraz tak ustawiły, ale jeśli się trochę przesuną, to wejdzie nawet gałąź o grubości kciuka. Ale nożyce są przeznaczone do cięcia gałązek o wiele mniejszej średnicy, ale do wyrównywania i cieniowania tui nożyce jak najbardziej się sprawdzają. Także polecam tą przystawkę i przypomnę, że link do niej będzie pod filmem. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę, napisz komentarz, co jeszcze chciałbyś, żebym przetestował w kolejnych filmach. A na razie to już wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!